Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, dzisiaj, zanim jeszcze dołączymy do najemników, to chciałabym wam pokazać możliwie jak najdalej ścieżkę, jak się dostać do klasztoru, bo dowiedzieliśmy się, z tego co mi się przynajmniej tak wydaje, że chyba tak, dowiedzieliśmy się, że potrzebujemy owce i owce możemy zdobyć u farmerów. I tutaj właściwie musimy udać się na farmę Onara, także myślę, że to zrobimy na szybko. Ja sobie w tym czasie troszeczkę do was pogadam, bo droga przed nami dosyć długa. Ale pójdziemy chyba skrótem. Chyba tak, chociaż prawda jest taka, że te drogi to jest jeden kij, którym ja pójdę. Tak naprawdę wcale nie jest szybciej, wcale nie jest jakoś inaczej. Tak mi się przynajmniej kojarzy. Ja dzisiaj trochę mam katar znowu. Jeszcze, wiecie, to w sumie niedawno wstałam, bo mówię, dobra, został mi ostatni odcinek do nagrania na zapas dla was. I mówię, no dobra, no to już nagram. Jeszcze później się wezmę za dubbing do Machinimy, bo kurczę, naprawdę nie mam czasu ostatnio. Niby siedzę w domu, nie pracuję, a prawda jest taka, że nie mam czasu, bo te rzeczy związane ze ślubem trochę czasu zajmują. I po prostu to wszystko jakoś tak wygląda, jak wygląda. Tu mi pokazuje do gospody? Tak, no to w sumie możemy iść tędy. Żaden problem. Bo na most raczej nam się nie spieszy iść, nie ma to raczej wielkiego znaczenia. Też właśnie pójdziemy w okolice klasztoru, bo tam, z tego co pamiętam, są fajne rzeczy do ekspienia. Czyli tam jakieś, wiecie, podstawowe ścierwojady, takie rzeczy. To nie jest żaden kłopot, żeby sobie na tym ekspić, a będzie fajnie w sumie. I może nawet wbijemy nowy poziom, bo tam taki... Tacy przeciwnicy są dosyć słabi. I to jest tutaj, jak skręcimy sobie zaraz w lewo. Tutaj mamy do klasztoru. No ale my potrzebujemy najpierw owce. Chociaż wiecie co? Niekoniecznie. Bo jak ja pójdę potem z tą owcą, to te potwory mi ją zabiją. Także w sumie najpierw się przejdziemy pieszo tutaj. Wyczyścimy sobie teren, pogadamy z Izgarotem, który tutaj siedzi. On też może nam coś jeszcze ciekawego innego powie. I będzie ok. Dobra. Przyszedł szczurek jeszcze. Ojej. Troszeczkę za szybko chciałam zaatakować. O Boże. Jezu, ale ścięło gierkę. Nic tu nie ma. Przez ten padający deszcz chyba. Podejrzewam, że tutaj gdzieś są fajne rośliny. Tylko, że ja nie mam za bardzo czasu tego zbierać. No ale... okej. Tutaj jest właśnie taka muzyka fajna, jak idziemy właśnie w stronę tego klasztoru. Ja w sumie ją osobiście bardzo lubię. Jest taka właśnie klasztorna po prostu. No i tutaj jest Izgarot. I tutaj nic poza nim w sumie nie ma. Hej, ty! Niech Inos będzie z tobą. Co mogę dla ciebie zrobić, wędrowcze? Dokąd prowadzi ta ścieżka? Ta ścieżka zaprowadzi cię prosto do klasztoru magów ognia, jednak wstęp tam mają tylko słudzy Inosa. Jeśli chcesz zostać przyjęty jako nowicjusz, musisz przynieść owce i... 1000 sztuk złota. Jasne. Co tutaj robisz? Jestem magiem ognia. Kapłanem boga Inosa. Inos jest najwyższym bogiem, stworzycielem ognia i panem sprawiedliwości, a to jest jego kaplica. Ludzie przychodzą tutaj, kiedy chcą się pomodlić do Inosa lub otrzymać błogosławieństwo. Za niewielką opłatą możesz ode mnie otrzymać wiele pożytecznych przedmiotów. Czyli jest handlarzem. Pokaż mi swoje towary. Czy bezimienny to źle powiedział, czy mi się wydawało? Moment. Pokaż mi swoje towary. Tak, źle to powiedział. Pobłogosław mnie. Błogosławię cię w imieniu Inosa. Niechaj ogień naszego Pana zawsze płonie w twym sercu, aby dawać ci siłę do postępowania zgodnie z jego naukami. No i super.
Niechaj Inos zacznie. Dobra, to już możesz sobie darować. Jak widzicie, robi się też ciemno, ale ja chcę tutaj podejść właśnie pod sam sobie klasztor, bo wydaje mi się, że będzie to opłacalna rzecz. Dobra, taki wilczek to nie jest kłopot. Byłby mi tylko Izgarod nie wyjechał z jakąś kulką ognia. Podejrzewam, że jakieś fajne rośliny tutaj są. O, tu jest ekspowisko bardzo fajne. Zrobimy pierwszy zapis dzisiaj, bo jeszcze się nie zapisałam. Jak ja się cieszę, że to już jest ostatni odcinek, który muszę dla Was nagrywać na zapas, bo po prostu no, wyjeżdżam, tak jak już parę razy wspominałam. I no niestety to wszystko wymaga ode mnie troszeczkę czasu. Miałam jeszcze dzisiaj sprzątać w domu, ale tak sobie pomyślałam, że w sumie nie jest jakoś bardzo brudno. Sprzątałam niby tydzień temu, ale nie było mnie przez cały weekend w domu, więc nie było jak nabrudzić w sumie. Cześć. Gin, paskudo, bo coś długo umierasz. No i dobra, już jesteśmy tak naprawdę przy samym klasztorze. Tutaj na bank są jakieś rośliny, bo ja nie zebrałam aktualnie ani jednej. A tu mogę pójść? Nigdy tutaj nie szłam po tej stronie. Tu mogę zejść do wody. Nie potrzebujemy tego. W sumie nie potrzebujemy. Dobra. Wiecie, bo pomyślałam sobie, że to też jest exp, prawda? Ja tego nie robiłam na swojej serii podstawowej z Gothica 2 Noc Kruka. Jak grałam pierwszy raz. I jedyny. No to nie robiłam właśnie tego, a prawda jest taka, że w sumie może warto. Nie wiem, czy tutaj nie stoi Milton przed obozem. Nie, on tutaj stoi później. Witaj w klasztorze Inosa, nieznajomy. Jestem brat Pedro, pokorny sługa Inosa i odźwierny świętego klasztoru. Co cię do nas sprowadza? Opowiedz mi o życiu w klasztorze. Celem naszego życia jest służba wielkiemu Inosowi. My, nowicjusze, wykonujemy podstawowe prace, a w wolnych chwilach studiujemy stare pisma. Naszymi opiekunami są magowie, którzy zgłębiają sztuki tajemne. Chcę się dostać do klasztoru. Tylko słudzy Inosa mogą wejść do środka. Jeśli chcesz się pomodlić, poszukaj którejś z przydrożnych kapliczek. Tam również znajdziesz odpowiednią ciszę i spokój. Co mam zrobić, żeby przyjęto mnie do klasztoru? Jeśli chcesz dołączyć do bractwa Inosa, musisz poznać reguły klasztoru i wiernie ich przestrzegać. Oprócz tego, każdy nowy kandydat musi złożyć Inosowi ofiarę, owce i... 1000 sztuk złota. To dużo pieniędzy. To znak, że rozpoczynasz nowe życie jako sługa Inosa. Jeśli zostaniesz przyjęty, wszystkie twoje grzechy zostaną ci wybaczone. Ale pamiętaj, sługą Inosa zostaje się na całe życie. Mhm. Jakich reguł przestrzegają słudzy Inosa? Inos jest bogiem prawdy i sprawiedliwości. Dlatego pod żadnym pozorem nie wolno nam oszukiwać i łamać prawa. Wystąpienie przeciwko któremuś z braci lub okradanie klasztoru jest karane z całą surowością. Inos jest także bogiem władzy i ognia. Jako nowicjusz musisz okazywać szacunek i posłuszeństwo wszystkim magom ognia. Rozumiem. Co więcej, obowiązkiem każdego nowicjusza jest praca w klasztorze dla dobra całej społeczności. Jeśli jesteś gotów przestrzegać tych zasad i złożysz odpowiednią ofiarę, możesz zostać przyjęty do klasztoru jako nowicjusz. Chcę zostać nowicjuszem. Nie masz jeszcze rzeczy potrzebnych do złożenia ofiary. Okej, dobra. I teraz pytanie. Czy my musimy to dalej robić?
Chyba nie ma za to expa. To tak chciałam wam tylko pokazać, czego potrzebujemy i w sumie chyba na tym poprzestaniemy to, bo się boję, że przez przypadek zostanę magiem ognia, a nie chcę. Także tak, owce możemy kupić w gospodarstwie Onara, to od razu wam powiem, znaczy kupić. Pokażę wam, gdzie jest gościu, który ma owce, no a 1000 sztuk złota nie jest trudno uzbierać, szczególnie jeżeli zostaniemy na przykład czeladnikiem u kogoś, to już jest bez problemu. Odpalmy sobie może pochodnie, bo jest dosyć ciemno. Chociaż ona raczej niewiele daje. Ale dobra, może być w sumie. Podeszliśmy pod sam klasztor. To zadanie i tak się anuluje, tak samo jak to z dołączeniem do straży. Jeżeli zostaniemy najemnikiem. No i teraz to będzie już mój cel, myślę. Reszta zadań nie powinna się anulować. Wszystkie poboczne raczej zostają w takim wypadku. Także, no fajnie. Dobra, przejdziemy sobie może troszeczkę na skróty. Tędy. Właśnie, tutaj też jeszcze zostawiłam poletko ścierwojadów. Tam też moglibyśmy iść do tego obozu, ale nie spieszy mi się tam raczej. Dobra. Mogę jednego, proszę. Super. Masakra. Powiem wam, że czasami naprawdę ciężko się walczy tą bronią. Lubię, jak zwierzęta schodzą na hita. Dobra, już porzuciłam tą pochodnię, więc już przeżyjemy raczej bez niej. Jak my w ogóle stoimy z nowym poziomem? Mam 10 punktów nauki. Skąd ja to wzięłam? Ach, wiem. Przecież. Wbijałam to, żeby przeskoczyć próg punktowy. Okazało się, że za bardzo to tego nie zrobię. Bo nauczyciele mają tak poustawiane wszystko, że mają akurat na progach. No, ale dobra, to już pies. I tak jest tutaj raczej nadto expa, nadto punktów, że będzie raczej bez problemów. Moglibyśmy dać w siłę, ale chwilowo nie mam lepszej broni. Podejrzewam, że to się zmieni od drugiego rozdziału, także na razie może będę trzymała jednak punkty. Zastanawia mnie kwestia tego groma, bo on chciał szynkę, a tutaj raczej nie ma szynki w Gothic 2. Takiego czegoś jak szynka nie ma. I czy to znaczy, że mam mu po prostu dać smażone mięso? Nie wiem. Nie wiem, dlatego na razie się tym po prostu nie zajmuję. Mam nadzieję, że faktycznie zrobiłam wszystko, co trzeba. Reszta nie powinna się anulować tych zadań takich niefabularnych. Zrobiliśmy zadanie z gildią złodziei, więc jest ok. Teraz tylko wypadałoby jeszcze dla nich porobić questy, ale to jeszcze na spokojnie. No a my, jak widzicie, już docieramy na farmę Onara. Myślę, że prześpię się do rana, zanim pójdę pogadać z Lee, bo jest dosyć ciemno, plus no takie rzeczy się raczej załatwia rano. Mnie mówili co innego. A nie w nocy. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Dobra, możemy spać w stodole. Co jest? A nic nie jest, idę spać. Cholera. Do rana. No i co? Jesteśmy na farmie. Lee już zapewne jest na swoim miejscu. Także na luzie. A Lee dopiero idzie. Ale może być. Dobra, zagadam z nim tu. Chwila. Bo nie chcę mi się czekać. Jestem gotowy, by do was dołączyć. Czyli przeszedłeś już próbę Torlofa? Trudno tak. Mi w to uwierzyć. Bardzo dobrze. Co sądzą o tobie pozostali najemnicy? Posłucham niewłaściwych ludzi. Większość z nich jest po mojej stronie. Mam swoje. W takim razie idź do Onara.
Ja już z nim rozmawiałem. To naprawdę. Ale wynagrodzenie musisz sam sobie wynegocjować. Mam swoje zdanie na ten temat. Okej, czyli do Onara idziemy. To naprawdę nie mój problem. Onar, z tego co kojarzę, jest tutaj. W tym pokoju. Jeszcze go tutaj nie ma. Nie próbuj tu nawet niczego dotykać. W przeciwnym razie oberwiesz w łeb. Rozumiesz? Na czym polega twoja praca? Onar każe mi nadzorować jego własność. Martwi się, że coś może zniknąć. Właściwie to mu się nie dziwię. Większość jego najemników to byli skazańcy z kolonii karnej. Kiedy nikt nie patrzy, rozkradają wszystko, co da się ukraść. Jest tu mnóstwo różnych rupieci. To prawda. Zaś większość z nich to dość cenne rupiecie. Onar kolekcjonuje wartościowe przedmioty. Prostemu człowiekowi jak ja trudno byłoby sobie pozwolić na te wszystkie luksusy. Zbieram inne rzeczy. Na przykład co? Stare monety. Czy ktoś próbował już coś ukraść? Było kilku, ale wszystkich złapałem. Dobra, z monetkami to widzę sprawa na później. Onara jeszcze nie ma. Co za chłop, jeszcze chyba śpi. To było wiadomo od dawna. Kim jesteś? Mam na imię Maria i jestem żoną Onara. Czego tu szukasz? Onara. Opowiedz mi o Onarze. To dobry człowiek. Trochę zrzędliwy i strasznie niecierpliwy, ale w końcu każdy ma jakieś wady. Kiedyś powiedziałam mężowi. Czemu pozwalasz żołnierzom z miasta tak się traktować? Zrób coś, tak właśnie powiedziałam. Postanowiliśmy zatrudnić najemników. Teraz czuję się tutaj jak na wojnie. Ale w końcu to jest wojna, czyż nie? Chciałem się po prostu rozejrzeć. Odkąd znaleźli się tutaj ci wszyscy mężczyźni, w domu nie można mieć ani chwili spokoju. Wszędzie jest ich pełno. Czy obecność najemników jest dla ciebie kłopotliwa? Przynajmniej dopóki tu są, nie musimy się obawiać o własne życie. Zanim ich tu sprowadziliśmy, ciągle mieliśmy na głowie straż. Tylko że zamiast nas chronić, plądrowali naszą spiżarnię. Zabrali nam większość tegorocznych zbiorów i kilka owiec. Nie zrobili nic, żeby nam się odwdzięczyć. Kilku z tych łotrów posunęło się nawet do kradzieży. A można wiedzieć, co ci ukradli? Przede wszystkim złoto i srebro. Zabrali też mój prezent ślubny, złoty talerz. Założę się, że teraz leży zakurzony w kufrze jakiegoś strażnika. Czy ostatnio zdarzyło się tu coś interesującego? Przechodziła tędy grupa paladynów. Najpierw sądziliśmy, że będą chcieli zaatakować farmę, ale okazało się, że zmierzali do Górniczej Doliny. Mhm. Okej, a gdzie jest Onar? Tu jesteś. Kto cię tu u licha wpuścił? Co robisz na mojej farmie? Czy na farmie wszystko w porządku? A co ci to obchodzi? Przecież tutaj nie pracujesz. Mhm, no dobra. Przysyła mnie Lee. Chcę pracować jako najemnik. Już z nim rozmawiałem. To on jest za ciebie odpowiedzialny. Niech ci będzie. Ale żadnego obijania się. Trzymaj się z dala od chłopów, a i łapy precz od dziewuch. A co najważniejsze, nie próbuj nic kraść. Kapujesz? Wszystkie pozostałe sprawy załatwiaj z Lee. No, pozostaje nam tylko omówić kwestię twojego wynagrodzenia. Co z moją wypłatą? Zastanówmy się. Niech no pomyślę. 50 sztuk złota. Coś tam mówił? Płacisz za dzień? A myślałeś, że co? Za tydzień? Chyba rzeczywiście nie jesteś zbyt bystry. Więc rusz dupsko i bierz pieniądze. Nie będę ich za tobą nosił. W porządku. Też tak uważam. Teraz idź pogadać z Lee. Czy na farmie wszystko w porządku? A co ci to obchodzi? Jak tutaj nie pracuję? Słyszałem, że podburzasz ludzi przeciwko miastu. Słuchaj no, tę farmę, jak i ziemię, na której stoi, odziedziczyłem po ojcu. On zaś odziedziczył ją po swoim.
Nie mam zamiaru pozwolić kilku imbecylom płaszczącym się przed królem na rozszabrowanie mego rodzinnego majątku tylko po to, by nakarmić wojska. Wojna z orkami trwa chyba od zawsze. A my gdzie jesteśmy? Na granicy porażki. O nie, wolę już sam bronić farmy. Za pieniądze oszczędzone w ten sposób mógłbym zebrać swoją własną, małą armię. Dobra, od niego właśnie też możemy kupić w sumie owce, ale nie potrzebuję tego. Dobra, no to... Jaką ja mam teraz gildię jeszcze? Brak przynależności. Nie powie ci przecież nic. Ale zaraz będę najemnikiem. Jestem gotowy, by do was dołączyć. Rozmawiałeś z Onarem? Tak, zgodził się. No to witamy na pokładzie. Masz tu przyzwoity pancerz, przyda ci się. Cieszę się, że jesteś z nami. Mam już dla ciebie pierwsze zadanie. Chodzi o paladynów. Pora, byś złożył im wizytę. I tak chciałeś tam iść, nie? Jak mam się teraz dostać do paladynów? To proste. Zaniesiesz im moją propozycję pokojową. Znam lorda Hagena, dowódcę paladynów jeszcze z królewskiej armii. Wiem, co sobie teraz myśli. Ma zbyt mało ludzi, przyjmie więc moje warunki, a w każdym razie na pewno cię wysłucha. Napisałem do niego list. Masz. Dzięki niemu dopuszczą cię przed dowódcę paladynów. No i super. To co, zmierzamy do miasta. I teraz sprawdzamy dziennik. Popsute. Okej, czyli tamte się po prostu usunęły, nawet nie zrobiły się popsute. Zakazane pastwisko, głodny myśliwy, paczuszka z zielem. Nie no, widzicie, jest okej. Jest w porządku. Witamy wśród najemników. Wbrew jego woli. Dzięki. Jak tylko pojawi się jakaś robota, dam ci znać. No i fajnie. Można ufać. Jak tam statystyki naszej zbroi, bo nawet nie sprawdziłam. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać. 30-30, no dobra, może być. W ogóle tak mi się teraz przypomniało, że może teraz na przykład będzie lepszy asortyment dla nas gdzieś u tutaj Kaleda. Hej, ty! Czemu nikt nie... Jaką Chociaż nie, wiecie co, to bardziej jak będzie drugi rozdział. Nie teraz. Dokładnie w sumie. Tak, jak mówisz. Dobra, to co? Lecimy szybko do miasta. Trochę to zajmie czasu. No ale dobrze, niech będzie. Spójrzcie na niego. Czego chcesz? Nie myśl sobie, że okaże ci szacunek. Tylko dlatego, że jesteś teraz jednym z nas. Powiem ci coś. Cokolwiek byś na siebie założył, nie ukryjesz swojego prawdziwego ja. Dla mnie jesteś tylko małym, zawszonym obibokiem. I to doszło do prawdy na ten temat. W czym problem? Znam ja takich jak ty. Mocni tylko w gębie. Gardzę ludźmi, którzy stroją się jak panie. I chwalą się swoimi bohaterskimi czynami. Nie dalej niż wczoraj musiałem zdzielić w pysk jednego z chłopaków, bo przechwalał się, że nawet z jedną ręką uwiązaną za plecami może powalić czarnego trolla. I co w tym dziwnego? Czy ty w ogóle wiesz, co mówisz? Nie musisz mi tego mówić. Jak to, co w tym dziwnego? Czyś ty kiedyś widział czarnego trolla, Mondralo? Nie masz nawet pojęcia, jakie to wielkie i groźne bestie. Podejdziesz krok za blisko, a rozszarpią cię na strzępy. Czarnego trolla? Żaden problem. Sam się o to prosił. Powinienem już dawno dać ci w mordę, ale mam lepszy pomysł. Skoro taki wspaniały z ciebie wojownik, udowodnij to. A co ja będę z tego miał? Głupie pytanie. Honor i szczękę w jednym kawałku? Nie jest z tego wiele, sam przyznasz. Powiedzmy, że jeśli przyniesiesz mi skórę czarnego trolla, obsypię cię złotem. Co ty na to? Lepiej. Na co więc czekasz? Tego jest więcej. Oprócz tego wszystko w porządku? Przestań mleć ozorem. Jezu, gościu, ale jesteś głupi. Dużo by mnie to kosztowało. No, przecież możemy nawet tam iść teraz. Trzymam się od tego z daleka.
No ale okej, mało ważne. Dobra, akurat dzisiaj sobie też pochodzimy po górnym mieście, bo tam jeszcze też nie chodziłam, nie byłam tam w ogóle, mimo że już dawno miałam tam dostęp. O Boże, dobra. Zastanawiam się, czy mam tego nie wycinać, jak biegnę do Corinis, bo to jest dosyć długa, monotonna droga. Szczególnie, że już wszystko mamy tutaj powybijane. Ale z drugiej strony to jest dla mnie moment, że właśnie mogę sobie podyskutować trochę. Szczególnie, że jakoś mi się bardzo z tą serią nie spieszy. Myślę, że drugi rozdział to i tak będziemy mieli dopiero w kolejnym odcinku, bo nie chcę jeszcze dzisiaj gadać z Hagenem. Co najwyżej właśnie wejdziemy do górnego miasta i tam trochę pochodzę. Bo tam chyba też możemy jeszcze parę zadań zdobyć, przynajmniej jedno chyba. Chyba, a jak nie, no to po prostu poznać tam ludzi. Tam jest też jeden gościu, który sprzedaje stałe mikstury. To też by było w sumie spoko, chociaż na razie mi to jakieś bardzo niepotrzebne. No cóż. Tutaj w tej jaskini nam zostały tylko gobliny, reszta jest tak naprawdę powybijana. Nie spieszy mi się z niczym. Tak naprawdę. Tutaj w tawernie też jest sprawa ogarnięta. Tak naprawdę już też w 100%. Proszę bardzo, nawet jeszcze rdestu nie zebrałam. No, także nagram dla Was film, potem nagrywam dubbing. Przynajmniej właśnie miałam taki plan się troszeczkę rozruszać i sobie zostawiłam ten jeden odcinek do nagrania na dzisiaj. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że mam katar, bo nagrywam wczoraj 4 filmy pod rząd. Ale bardzo w to wątpię, że to jest tego wina. Po prostu podejrzewam, że kwestia tego, że wstałam dopiero i czasami tak jest, że człowiek dopiero z czasem doznaje mniej zatkanego nosa chociażby. Żyćko. Ojej, jestem taka, powiem Wam, ostatnio w ogóle zmęczona. Jutro wyjeżdżamy rano. Niby o 9 mamy pociąg z Katowic, ale uznaliśmy, że chyba pójdziemy sobie coś zjeść na mieście, zanim pojedziemy, żeby być tam wcześniej. Więc pójdziemy sobie na śniadanie do Katowic, więc wyjedziemy, podejrzewam, o 7 z domu. No, trochę jestem przytłoczona. Szczególnie dzisiejszym pakowaniem, bo jeszcze wczoraj robiliśmy właśnie pranie tak na chama i boję się, że to wszystko w ogóle nie wyschnie i po prostu będzie klops. Ale może będzie dobrze. Jeszcze miałam dzisiaj iść na pocztę wysyłać zaproszenia do rodziny z gór, ale chyba zostawię to dopiero na okres, jak wrócimy. Bo jak mam dzisiaj iść na pocztę i siedzieć tam z godzinę, to nie do końca mam na to czas chyba. Także no, wiadomo jak to jest. No i co, dobiegliśmy do miasta. Trochę szkoda, że od tej strony, bo teraz muszę przebiec całe miasto. W ogóle, wow, najemnik w mieście. To wygląda co najmniej dziwnie. Teraz każdy już o tym wie. Jestem chyba jedynym najemnikiem, kto się kręci po mieście. Ale nie wiem. Dobra, Watras niech sobie tutaj jest chwilowo, nie potrzebuję go ani trochę. Może jeszcze kiedyś z nim dokończę te wszystkie opcje dialogowe. I w sumie możemy iść do Bospera od razu, bo mam parę wilczych skór. Nie trzeba. A jest obok. A ten. Ma. Wilcz. Dobra robota. Tylko dwie, ale jednak. No, mam 2000 sztuk złota. Wcale mnie to nie dziwi. Będę się lepiej trzymać. Witam serdecznie. Można to było zrobić. O Jezu, to jest Lothar. Już zapomniałam o tym debilu. Co tu robisz? Kim jesteś? Wygląda na to, że chyba nie wiesz za bardzo, co się tutaj dzieje. Nazywają mnie Gerbrand, ale dla ciebie jestem pan Gerbrand, jasne? Zrozumiałem, proszę pana. Przynajmniej szybko załapałeś, jak tu sprawy stoją. Jestem pewien, że gdy tylko interes zacznie się znowu kręcić, przyda mi się taki postawny chłop jak ty. Byłbyś doskonałym magazynierem. Umiesz czytać? Oczywiście. Dobrze, dobrze. Trudno znaleźć wykwalifikowanych pracowników. Masz może jakieś referencje?
Referencje? No dobrze. Zapamiętam twoją twarz. Kiedy interes znowu zacznie się kręcić, przyjdź do mnie. Być może będę miał dla ciebie pracę. Mhm. Coś nowego? Tacy jak ty nie mają tu czego szukać. Tutaj mieszkają szanowani obywatele, a nie włóczędzy i oszuści. Jeżeli kiedyś uda ci się zdobyć bogactwo i szacunek, to być może spotka cię tutaj cieplejsze powitanie. Aha, fajnie. Przed chwilą mi powiedział, że jestem w miarę, a teraz mnie zrugał. Super. A, to znowu ty. A więc udało ci się w końcu przedostać do górnego miasta. Przyłączyłeś się do Onara i jego najemników, prawda? Jak się tu dostałeś? Przychodzę z propozycją pokojową od Lee. Tam, Lord Hagen nigdy się na to nie zgodzi. Panują tutaj pewne prawa, których musisz przestrzegać, inaczej znajdziesz się poza murami miasta równie szybko, jak zostałeś wpuszczony. Wolno ci wchodzić jedynie do budynków przeznaczonych dla handlarzy. Rozpoznasz je po znakach na drzwiach. Chcę, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Inne domy należą do bogatych obywateli. Nie masz tam czego szukać. W tej dzielnicy mieszkają ważni obywatele. Traktuj ich z szacunkiem. Rozumiemy się? Oczywiście. Wcale mnie to nie dziwi. Tego jest więcej. Gdzie mogę znaleźć Lorda Hagena? Przebywa w ratuszu miejskim, na samym końcu górnego miasta. Jednak nie zostaniesz tam wpuszczony, jeśli nie podasz dobrego powodu. Dobra, Lothar, pal wroty. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Jak interesy? Nie za dobrze. Wszystko było dużo łatwiejsze, zanim zniknęła bariera. Więźniowie wydobywali z kopalni całe tony rudy, które moje statki przewoziły na kontynent. W drodze powrotnej przywoziły jedzenie i inne towary. Niestety, te czasy minęły. Zostaliśmy odcięci od kontynentu, więc musimy zadowalać się jedynie tym, co dostarczają nam nasi chłopi. Wiadomo o tym od dawna. Z czego się teraz utrzymujesz? Na razie żyję z oszczędności. Jednak jeśli nie uda mi się szybko stanąć na nogi, wkrótce będę miał poważne problemy finansowe. Nikt nie chce wiedzieć. Okej, czyli nie pogadam więcej. Przecież wiadomo o tym od dawna. Sam tak mówiłem. Co tu robisz? Pilnuję, by nikt nie wchodził do domów! Całkowicie się bezpośredni rozkaz Lorda Hagena! Słucham, niech ci nawet nie przychodzi do głowy go łamać! Nieprzyjemne. Jak się mają sprawy? W tej chwili panuje spokój. Trzeba po prostu słuchać. Okej. Okay. Myślałam, że będę miała więcej ludzi do pogadania tutaj, ale jakoś widzę nie za bardzo. Tak jakby mnie to cokolwiek rycerz, obchodziło. Strażnik miejski. I tak nic nie zmienisz. Rycerze, dobra. Tam jest ratusz, jest to zaraz. Tu jest bodajże... Dom sędziego właśnie. Możemy tu iść pogadać. Co najśmieszniejsze, ten sędzia nas wrzucił do kolonii. Czym się zajmujesz? A jak ci się wydaje? Kim ty właściwie jesteś? Ja... Słuchaj no, czy ja cię skądś nie znam? Możliwe. Nie wymądrzaj się. Nie rozmawiasz z byle kim. Mógłbyś przynajmniej zwracać się do mnie z należnym szacunkiem. A teraz zejdź mi z oczu. Co za kretyn. No, także on nas wrzucał do kolonii. Fajnie, nie? Dobra, jeszcze pójdziemy na drugą stronę, bo tam jest jeden handlarz na pewno. I on chyba serio ma dla nas jakieś zadanie, ale już nie pamiętam, czy faktycznie? Żadna wielka czy nie? W sumie całkiem fajne jest to górne miasto. Tu jest też chyba gość, z którym mogę pogadać. Nazywam się Lutero. Zajmuję się skupem i sprzedażą najróżniejszych rzeczy. Co możesz mi zaoferować? Mam tu wyjątkowo rzadkie i niespotykane towary. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się zawieść oczekiwań klienta. Szukasz czegoś konkretnego? Tak. Potrzebne mi są pazury zębacza. Jednak nie chodzi mi o jakiekolwiek pazury.
To musi być coś specjalnego. Szpony potężnej bestii, która zabiła dziesiątki myśliwych. Albo coś takiego. Gdzie mogę znaleźć zębacze? Kilka z nich zamieszkuje tę wyspę, ale większość grasuje w górniczej dolinie. Co z tego będę miał? Mogę dać ci pierścień nietykalności. Zobaczę, co się da zrobić. Okej. Pokaż mi swoje towary. Masz miksturę prędkości. Węgiel, tytoń. Co to jest? Otchłań. To chyba nie pamięć. Mówiąc wprost. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. No i tutaj tak naprawdę został nam ostatni dom. I to jest... To mieszkanko. Witaj, wędrowcze. Szukasz doskonałej mikstury? Mam świetny wybór po rozsądnych cenach. A moje mikstury są o wiele lepsze od tych, które stara się sprzedawać Zuris. Pokaż mi swoje towary. Zębate ziele masz razy dwa. Na razie nie masz żadnych specjalnych mikstur, ale z czasem z tego co każe to się zmieni. No i co, stoimy w sumie z czasem całkiem nieźle. Ale rozmowa z Lordem Hagenem trochę nam zajmie. Więc zostawiłabym ją na następny odcinek w sumie. Ewentualnie wejdziemy do tego domu, gdzie jest Hagen. I pójdziemy się sobie jeszcze tam na górę zerknąć. Ale jeszcze obejdę też tu, bo tutaj są paladyni, z którymi możemy gadać. Jestem Cedric, mistrz miecza i królewski paladyn. Możesz mnie wyszkolić? Szkolę tylko paladynów. No to mi przykro. Jestem Girion, mistrz walki bronią oburęczną i królewski paladyn. Czemu mnie niepokoisz? Czy możesz mi udzielić lekcji? Jeśli chcesz się uczyć, musisz znaleźć sobie mentora poza naszym zakonem. Jestem wojownikiem, nie nauczycielem. Okej. Dobra, no możemy się przejść, po prostu pochodzić. Tak jak mówię, nie chcę gadać jeszcze z Hagenem, bo zajmie nam to trochę czasu. O, Ordesty. Hej! Co tutaj robisz? A jak sądzisz, he? Jestem ogrodnikiem, zajmuję się ogrodem. Nie masz tu zbyt wiele towarzystwa, co? Nie, i dobrze mi z tym. Przynajmniej mam spokój. Raz chcieli mnie wpakować do kolonii za zabójstwo jednego gościa. Ale ponieważ gubernator Larius potrzebował ogrodnika, pozwolili mi tu zostać. Z czasem ten ogród stał się moim domem. Bardzo się cieszę, że tak się stało. Czy hodujesz również jakieś zioła? Nawet kilka. Mam tutaj ogniste ziele i ogniste pokrzywy. Próbowałem też hodować bagienne ziele, ale nie za bardzo chcę rosnąć w tych warunkach. Mam trochę świeżo ściętych roślin, więc gdybyś chciał coś kupić... Fajnie. Pokaż. Ognista pokrzywa i ogniste ziele, to jakbyśmy byli magami, to by się nam bardzo przydało chyba. No i tam już chyba... A, to wyjdziemy od drugiej strony, okej. Zastanawiam się znowu, jak nazwać ten odcinek. Chyba Górne Miasto. Stój! Tylko osoby w służbie u króla mogą wejść do ratusza. To było oczywiste. Przepuść mnie. Przynoszę wieści od najemników. Dobrze, ale ostrzegam cię. Jeśli będziesz sprawiał kłopoty, nie zdążysz tego nawet pożałować. Super. Tu jest właśnie gościu, z którym możemy sporo gadać. Czym się zajmuje paladyn? Paladyn jest wojownikiem Inosa. Żyje, by mu służyć i walczy, by oddać mu cześć. W zamian obdarzeni zostajemy darem magii. Magią run, które otrzymujemy w uznaniu naszych czynów. Czy możesz mnie czegoś nauczyć? Szkole tylko paladynów. Muszę porozmawiać z Lordem Hagenem. Jest w wielkiej sali, na wprost stąd. Cokolwiek chcesz od niego, streszczaj się.
To zajęty człowiek. A, to chyba później mogliśmy z nim więcej gadać. Tu na górę jeszcze możemy właśnie wejść. I tutaj jest też parę ludzi. Hej, czego chcesz? Jeśli masz jakąś sprawę, musisz się najpierw umówić. Kim jesteś? Jestem Larius, miejscowy gubernator. Chociaż w tym momencie może trudno w to uwierzyć, jestem najbardziej wpływowym człowiekiem w tym mieście. A więc ty tutaj rządzisz? Ja? No cóż, w chwili obecnej mam związane ręce. Dopóki Lord Hagen nie opuści miasta, to on sprawuje władzę. Jak leci? A co cię to obchodzi? Dopóki w mieście przebywają paladyni, Lord Hagen sprawuje tu władzę. Nie chciałem przeszkadzać. A jednak przeszkadzasz! Wynoś się stąd! Okej, okay, miło. No, ale tak jak mówię, chcę mieć tych ludzi zagadanych. Z tobą nie mogę, Cornelius, ty szujo. Tu się schodzi na dół i tutaj nikogo nie ma. Okej. Okay. Dobra, to wiecie co? Skończymy sobie odcinek w tym miejscu i w kolejnym porozmawiamy z Lordem Hagenem, bo z tego co wiem, to się nam odpali rozdział nowy. Nie, tylko nie podchodź mi do Hagena. A nie, bo tu jest Hagen. Który z nich to Hagen, bo oboje się na mnie patrzą? Ale dziwnie, dobra. Tak czy inaczej, no dzięki Wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę montować dla Was już ten film i w kolejnym porozmawiamy z Lordem Hagenem i zobaczymy, jak się dalej potoczy fabuła. Do kolejnych odcinków. Cześć!